Startuje Odyseja Umysłu 2022-2023. Cieszymy się na wszystkie tegoroczne spotkania z uczestnikami, kibicami, wolontariuszami i sympatykami programu. Cieszymy się na współpracę z niestrudzonymi entuzjastami twórczej edukacji, czyli odysejowymi trenerami. Tymi, którzy są z nami od dawna i tymi, którzy dopiero do nas dołączą. To wideo przeznaczone jest właśnie dla Was. Jeśli nie jesteś trenerem, oczywiście zapraszamy Cię do obejrzenia całego nagrania, ale niektóre informacje mogą okazać się zbędne, niezrozumiałe lub nudne. Do Odyseuszy skierowane będzie osobne wideo powitanie, przekażą je Wam Wasi trenerzy, a do doświadczonych i nowych wolontariuszy oddzielne wideo zaproszenie do pomocy przy konkursie. Opublikujemy je i roześlemy w styczniu. Tyle wstępu. A o czym dziś opowiemy? Na początek będą zaproszenia dla trenerskich nowicjuszy i weteranów. Następnie krótko przedstawimy plan na konkurs w tym sezonie i zajawimy to, co może być dalej. Później powiemy o tegorocznych finansach i związanych z nimi formalnościach. Rzucimy okiem na kalendarz całego sezonu. Na koniec wspomnimy o trzech fajnych nowościach, które wydarzą się w nadchodzącym roku. Zaczynamy od zaproszeń dla nowicjuszy. Wszystkich, którzy jeszcze nie za bardzo wiedzą, czym jest Odyseja Umysłu, chcieliby o tym posłuchać i dopytać o to, co ich zainteresuje, zapraszamy na webinaria informacyjne Heja Odyseja. Jeśli dopiero zaczynacie swoją przygodę z trenowaniem, sami wpadajcie na webinarium. A jeśli macie duży staż trenerski, ale nie chce się Wam tłumaczyć, o co chodzi w Odysei rodzicom nowych odyseuszy, dyrekcji placówki albo komuś, kogo chcecie wkręcić w trenowanie, wyślijcie ich na webinarium. My wyręczymy Was w wyjaśnieniach. Spotkania, każde o takim samym przebiegu, startują w każdy czwartek do końca września o 19:30. Każde potrwa około 40 do 60 minut. Odbędą się na platformie Microsoft Teams. Link udostępnimy na stronie odyseja.org i profilu facebook.com/odyseja-umysłu w dniu spotkania. Nie trzeba się wcześniej zapisać ani logować. Wystarczy dołączyć. Spotkania są bezpłatne. Osoby, które chcą pierwszy raz poprowadzić drużyny odyseuszy, zapraszamy na szkolenie trenerów Odysei Umysłu. Otwarte edycje kursu planujemy w 6 miastach. Zajęcia trwają w piątek od 16 do 20, w sobotę od 9 do 19 i w niedzielę od 9 do 15. Koszt udziału w szkoleniu wynosi 390 zł. Tak jak dotąd, każda placówka, która uczestniczyła w programie przed rokiem, może jednego nowego trenera przeszkolić za zaledwie 90 zł w ramach rabatu dla weteranów. Kolejne osoby płacą pełną stawkę. Link do formularza zgłoszeniowego dostępny jest na stronie www i na Facebooku i zawiera dokładne instrukcje co i jak. Pora na zaproszenia dla weteranów. Po coroczną dawkę nowych inspiracji, narzędzi i energii zapraszamy na fakultatywną pracownię rozwoju trenerów. Mile widziany jest każdy trener. Motto tej edycji brzmi rozum, serce i ręce. Wszystko to będzie potrzebne. Spotkanie odbędzie się w Gdańsku w weekend 19-20 listopada. Wystartujemy w sobotę o 13, a skończymy w niedzielę o 15, tak żebyście mogli dojechać i wrócić do domów na czas. Program, jak zwykle, będzie bogaty. Oprócz integracyjnego spontana czy wymiany doświadczeń w konwencji szybkich trenerandek, Waszej uwadze polecam szczególnie 3 praktyczne warsztaty przygotowywane przez absolwentów programu. Będziecie eksperymentować z prądem i magicznymi materiałami, a także dostaniecie lekcje korzystania z wniosków spontanicznych przy pracy długoterminowej i odwrotnie. Będzie się działo. Jeśli zgłosicie się do 15 października, zapłacicie mniej. Jeśli będziecie się ociągać, zapłacicie więcej. Zapisy trwają do końca października. Odysejową społeczność tworzymy razem. Cenimy sobie możliwość konsultacji z Wami kluczowych decyzji odnośnie bliższej i dalszej przyszłości programu. W minionym sezonie dużą wartość miały dla nas zdalne spotkania, na których razem zdecydowaliśmy o trybie finału, wirtualny czy na żywo, a także seria sesji z trenerami drużyn przygotowujących się do finałów światowych. Chcemy kontynuować taki dialog zawsze wtedy, gdy pojawi się temat na Teamsy. Temat na Teamsy to jakaś ważna wspólna sprawa, którą warto przegadać na forum w bezpośredniej rozmowie. W takich sytuacjach chcemy przeprowadzać coś a la konsultacje społeczne. Przykładem tematu na Teamsy, który warto będzie poruszyć w tym roku, będzie kształt kolejnego sezonu. Być może pojawią się też inne. Zaproszenia z terminami i linkiem wysyłać będziemy mailowo, wskazując, czy liczymy na obecność każdego chętnego trenera, czy po jednym przedstawicielu każdej placówki członkowskiej. Teraz przejdźmy do planów na tegoroczny konkurs i rozważań, co dalej. Jeśli chodzi o bieżący sezon, wciąż trudno jest nam przewidzieć skalę zainteresowania udziałem w programie.
Nie wiemy, jaki wpływ na nią będą miały trudności kadrowe i lokalowe w szkołach, nasilający się kryzys gospodarczy, czy możliwy powrót zdalnego nauczania zimą z uwagi na brak ogrzewania, czy kolejną falę COVID-u. Dlatego ponownie zakładamy, że wszystkie drużyny z automatu awansują z etapu regionalnego do krajowego. Tak jak rok temu, wszystkich zapraszamy od razu na finał ogólnopolski w Gdyni. Chcemy, żeby konkurs i wydarzenie były jeszcze lepsze. Pomogą nam w tym spostrzeżenia z ankiety ewaluacyjnej, którą w kwietniu wypełniło wielu trenerów. Dziękujemy za Wasze sugestie. Tak jak rok temu, na finale mile widziani będą też juniorzy, którzy będą mogli wystąpić poza konkursem, rozwiązać mini spontana, uczestniczyć w wieczorze rekreacyjno-integracyjnym i ceremonii finałowej. Jeśli zgłosi się zaskakująco dużo drużyn, być może wydłużymy finał o piątek do w sumie 3 dni. Czy jest to konieczne, poinformujemy w styczniu, poznawszy już wszystkie liczby. Tegoroczny finał odbędzie się nieco później niż dotąd. To jest 15-16 kwietnia. Zobaczymy, jak sprawdzi się takie rozwiązanie. Jeśli chodzi o przyszłość, to zakładamy, że stopniowy wzrost liczby drużyn sprawi, iż z czasem znów potrzebny będzie konkurs dwuetapowy. Szacujemy, że wydarzy się to już za rok. Z wielu różnych powodów powrót do eliminacji regionalnych dokładnie takich samych jak przed pandemią jest niemożliwy. Jesteśmy w trakcie obmyślania koncepcji nowej formuły organizacyjnej. Szczegóły przedstawimy Wam za jakiś czas, gdy będą gotowe. Zapewne będzie to temat na Teamsy. Nie obawiajcie się i nie smućcie. Zmiana na nowe może być zmianą na jeszcze lepsze. Żeby tak było, kluczowe będzie to, by w terenie zgłosiły się placówki partnerskie, które realnie wesprą nasze wysiłki. Ale o tym porozmawiamy jesienią. Nadszedł czas, by pomówić o Waszych wydatkach i zamówieniach oraz płatnościach. Gdy idzie o pieniądze, zawsze staramy się obowiązkowe opłaty utrzymywać na najniższym możliwym poziomie, niezbędnym do realizacji konkursu. Wszędzie tam, gdzie koszty nam zasadniczo nie wzrosły, stawki pozostaną takie jak przed rokiem. Szkolenia, kompendium ani archiwalne spontany nie podrożeją ani o złotówkę. Z kolei tam, gdzie koszty już wzrosły, albo gdzie wiadomo, że na pewno znacząco wzrosną, podwyżki są niezbędne. Pracownia rozwoju trenerów zdrożeje o 50 zł, bo musimy zapłacić więcej za kolację integracyjną. Cena zestawu balsy wzrośnie o 20 zł, bo bardzo wzrósł kurs dolara. Z kolei składka na organizację finału wzrośnie do 790 zł od drużyny, bo wiemy, że więcej będzie nas kosztowało absolutnie wszystko. Chcemy usprawnić i zoptymalizować proces zamówień i płatności. Wiemy, że niektórzy z Was doświadczyli rozmaitych perturbacji z fakturami. Bardzo za nie przepraszamy i staramy się wyciągnąć wnioski z trudnych doświadczeń. Od teraz składać wszystkie zamówienia i realizować wszystkie płatności będziecie tylko za pośrednictwem wirtualnego ShopShopu. To sprawi, że potrzebne faktury lub proformy dostawać będziecie mailem znacznie szybciej, bo często automatycznie. Płatność będzie możliwa kartą, blikiem, szybkim przelewem internetowym albo przelewem tradycyjnym. Linki do odpowiednich produktów w ShopShopie dostawać będą mailowo osoby zapisujące się na szkolenie czy prot, bądź dokonujące zgłoszenia placówki czy drużyny. Zaś linki umożliwiające zamawianie innych produktów dostaną koordynatorzy członkostwa. Jesienią przez wirtualny ShopShop będzie można zapłacić za udział w szkoleniu trenerów i pracowni rozwoju trenerów, za stare spontany i drewno balsa, a przede wszystkim za kompendium Odysei Umysłu. Najpierw dostępne w przedsprzedaży, co znaczy, że prześlemy je, gdy tylko będzie gotowe, a potem już w sprzedaży, co znaczy, że prześlemy je niemal od ręki. Zimą uruchomimy sprzedaż drużynowych karnetów finałowych, a dla chętnych także przedsprzedaż koszulek, pinsów i bluz do odbioru na konkursie oraz opcjonalnych pakietów pobytowych na finale, czyli noclegów. Zapewne wyszlifowanie nowych procedur i przyzwyczajenie się do nich chwilę nam wszystkim zajmie, ale wierzymy, że warto. Rzućmy teraz okiem na kalendarz całego sezonu. Oto zestawienie dat, które mogą dotyczyć Was i Waszych drużyn. Oczywiście wszystkie terminy dostępne są na stronie www. Na niebiesko zaznaczyliśmy, gdzie warto być w danych dniach. Na czerwono zaznaczyliśmy terminy, których nie wolno przekroczyć. Po obejrzeniu filmiku warto odnotować sobie te daty w kalendarzu. To będzie fajny rok. Pora na informacje o planowanych zmianach i nowościach. Najważniejsza jest taka, że na konkursie w rozwiązywaniu problemu spontanicznego będzie mogła wziąć udział cała drużyna, niezależnie od liczby członków, 7, 6, 5 lub mniej.
Globalną zmianę zainspirowały doświadczenia z konkursu wirtualnego. Rozwiązanie zostało na dużą skalę przetestowane na minionych finałach światowych i sprawdziło się wspaniale. Nie będziecie już musieli dobierać składów pod poszczególne rodzaje zadań, ani tracić na to czasu na konkursie. Zespół to jest jedność. W zadaniu mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy, ale każdy wniesie w rozwiązanie tyle, ile sam zechce. Ekipy mniejsze niż 5 osób nie stracą szans w zadaniach słownych. Zmiana powoduje, że potrzebne są drobne korekty w instrukcjach problemów. Zadania treningowe z tegorocznego kompendium już te poprawki obejmą, a w zadaniach archiwalnych trenerzy będą musieli poprawki nanosić sami. Zmianę przepracujemy też na pracowni rozwoju trenerów, zaś nowo szkoleni trenerzy będą uczyć się już według aktualnego standardu. Druga innowacja to to, że będzie więcej wideo. Podłapaliśmy pomysł zgłaszany przez niektórych z Was i będzie osobne wideo powitanie dla drużyn. Link dostaną koordynatorzy członkostwa. Zachęcamy, żeby rzeczony filmik udostępnić Odyseuszom na jednym z pierwszych spotkań. Przed konkursem pojawią się też informacyjne wideo zaproszenia oddzielnie dla wolontariuszy, dla drużyn i dla trenerów. Czeka nas jeszcze jedna zmiana. Co to będzie? Nie co, a kto? Admin Ninja, czyli ja, Magda Nowicka. Witajcie, trenerzy! Przez ostatnie lata menedżerem Odysejowego biura była Ola i to z nią mieliście najczęstszy kontakt. Wiem, że kochacie Olę tak jak my. Od października moje Odysejowe zadania się zmienią. Zajmę się tworzeniem i koordynacją kształtującego się zespołu edukowania i animowania społeczności. Społeczności, czyli rzeszy ludzi tworzących Odyseje w Polsce. Dołączanie do programu, szkolenia trenerskie, PROD, konkursowa rejestracja czy wieczór integracyjny. Przy tych wszystkich okazjach będziemy w kontakcie. A ja z przyjemnością przejmę prowadzenie biura od Oli. To ja będę zajmowała się odpowiadaniem na Wasze bieżące pytania, obsługą Waszych zgłoszeń, realizacją Waszych zamówień oraz ogarnianiem płatności i faktur. Byłam Odyseuszką, a przez lata sędziowałam z moim mężem spontany. Teraz bardzo cieszę się na nowe wyzwanie i naszą współpracę. Nie mogę się doczekać, aż każdego z Was będę mogła poznać osobiście. Jak widzicie, jesteście w dobrych rękach. Ze swojej strony dziękujemy za Waszą uwagę. Przed nami rok nowych przygód, niezapomnianych wrażeń i pięknych chwil. Na koniec serdecznie Was pozdrawiamy i oddajemy głos reszcie naszej ekipy, czyli zarządowi i zespołowi Fundacji Odyssey of the Mind Polska. Oni też chcą Wam coś powiedzieć. Marzymy o tym, aby startujący sezon przyniósł Wam wiele radosnych, kreatywnych przygód. Myślimy o tym, jak zorganizować tegoroczny finał ogólnopolski tak, żeby był najlepszym z dotychczasowych. Tworzymy Odyseję Umysłu dla Was i z Wami. Cieszymy się i dziękujemy, że jesteście z nami. Udanego sezonu!